Witam serdecznie, z tej strony Nina, a to pierwszy odcinek nowej horrorkowej serii. Number 70, Eye of Basir. Ten numer 70, Oko Basira, jest to podobno krótki dość horror, którego już się boję. A czymś specjalnym w tym odcinku, w tej serii, jest fakt, iż posiadam klucz do odstąpienia do tej gry. Jeżeli ktoś z moich widzów chciałby taki klucz wygrać, proszę mi jest o zostawienie po sobie komentarza, co się w grze podoba, a co nie. Oraz może wspomnieć, jaka była pierwsza seria, która zwabiła go na mój kanał, więc może jeszcze ustawię dźwięk, bo chyba jest za głośny. Gdzie tu jest dźwięk? Tu nie ma dźwięku? To sobie po prostu ściszę. Dobrze, nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszy rozdział. Nic nie wiem o tej grze, szczerze mówiąc. My name is Erin. Today I turned 36. Things I experienced in my past have led me here. I've conducted historical excavations, found bones, trained students. I've read hundreds of books, studied different cultures, seen people from every race and walk of life. But nothing, nothing ever touched me like what I experienced that day. My life was turned upside down by a piece of paper that I found lying just beside me one morning. I discovered many rooms in my own house with sealed doors that I had never seen before. I examined them and figured out I'd been looking at hieroglyphs all this time. The more I investigated them, the more they captivated me. And the reason for all these things seems to be an eyepiece. I just can't figure it out. O Jezus, już te napisy są, a już mogę coś robić. Ale ta gra światła to jest creepy. Czym ty sobie świecisz? Oczami? O, zagadka. O. Nie, no ja się Aha, ktoś idzie. Ja się tu wychylę i mi coś wyskoczy na twarz i ja się po prostu schacham całkiem. Ja pierniczę, naprawdę, ja mam tutaj... A, jestem wampirem. Ech. Dawno temu, w tych zapomnianych ziemiach, odkryto wiedzę, która nie powinna była ujrzeć światła dnia. Większość badań prowadzono w dobrej wierze, jednak kultyści mieli pewne ukryte zamiary. No, pis? Co mogę robić? Jest ma creepy klimat. Tu są drzwi, którymi pewnie nie będę w stanie wejść. Coś mam zrobić? To mi chwyci, jak ja to... Jeszcze sprawdzę, czy nie mogę ustawić trochę gamy inaczej, bo... A, postacie... Dobra, ustawienie. Oddzielczość, grafika. Gamma jest. Czy podjaśnię trochę, bo jest za ciemno moim zdaniem. Język, ustawienia... A, bo to jest na VR. A gdzie jest? Nie ma dźwięku? No, szkoda. O, trochę jaśniej, nie? Będę przynajmniej coś widzieć. No to co, to wychodzimy, tak? Naprawdę? Aras przyszedł na świat w 1982 roku w Eyüp, dzielnicy Stambułu. Z powodu nieustających kłótni między rodzicami razem ze starszym bratem zamieszkał u babci. Jej dom był świadkiem wielu paranormalnych zjawisk, które poczyniły nieodwracalne szkody w jego psychice, ale o których nie mógł nikomu opowiedzieć. Gdy Aras był w ostatniej klasie liceum, jego babcia zmarła. Jej śmierć bardzo nim wstrząsnęła i kontynuował naukę dopiero 2 lata później. Studiował sztukę, projektował reklamy dla dużych firm, realizował wiele różnych projektów i wyrobił sobie solidną markę na rynku. Wkrótce po 30 założył własną agencję reklamową i objął w niej stanowisko dyrektora do spraw kreatywnych. Czemu ci się coś podświetliło przez chwilę? A, to chyba. Nic nie mogę otworzyć, nic nie mogę podnieść.
Belek. Nie mogę zapalić światełka? No to wie. Na dół, bo tam... Ja teraz mam wrażenie, że ja gdzieś u kogoś widziałam tę grę na YouTubie chyba. Przez chwilę i z jakiegoś powodu nie oglądałam dalej. Co tu się działo? Po wojnie na Bałkanach Imperium Osmańskie straciło większość swoich ziem. Z tego powodu Ibrahim przeniósł się wraz z rodziną z Salonik do Turcji. Na własnej skórze doświadczył okropieństw wojny, co tylko wzmogło w nim pragnienie zapewnienia bezpieczeństwa swojej rodzinie. Wstąpił na świętą drogę, ale ukrywał ten fakt nawet przed swoimi najbliższymi. Poświęcił sprawie całe swoje życie i w końcu w 2008 roku oddał je za nią Ibrahim Ulu. I cały czas mam wrażenie, że jak ja wczytam i nagle się odwrócę. A co ja mam tu zrobić z tym? Jakaś instrukcja, cokolwiek. To jest jakieś oko. Co to oko daje mi? No ale ty nic, nikt nie powiedział, co mam używać, jak używać. E. No dobra, to idziemy dalej. Że nie tak wygląda, by to było pozapieczętowywane i ktoś to próbował otworzyć pazurami. Ja niekoniecznie... A ci się kuca? Ucieka? Biega? Czy tak po prostu się czeka, aż cię zjedzą? A tam byłoby creepy, aby tam ktoś siedział, nie? Albo tam. Czemu ja się straszę sama? Tak naprawdę wystarczająco straszna jest. Co ty chcesz ode mnie? Co ja mam ci wyjąć? F. Mam ci włożyć? A, zabrać. F to... Moment. No, on tu tak nie za bardzo biega shiftem. A tu mogę coś FM zrobić? Nie, dobra, to sobie pójdę. Dobra. Tu nie mogę, tam nie mogę. Pan nie będzie do mnie mówił. No to... To co, wychodzimy na zewnątrz chyba, bo... Czy mam się wrócić? Nie, tu nie mogę wyjść. Co ten kot tu robi? No myje się, dobra, głupie pytanie, ale... Kocie, chodź do domu, zmokniesz. No to tu nie mogę iść, czyli ja muszę wrócić na górę prawdopodobnie po coś. No, kucnąć nie mogę. To wracamy się na górę. Dobra, koniec gry. Ja cały czas czekam, aż coś na mnie wyskoczy, bo ta muzyka nie jest normalna, prawda? Bardzo jest nienormalna. Ja chcę do domu. Ja się schowam pod łóżko tam i dziękuję za współpracę. Naprawdę się boję tej gry. Jest jakaś taka niepokojąca strasznie. Będzie coś pewnie, nie? Albo zatrzasną się za mną drzwi, albo nie wiem, znowu się straszę, prawda? Może ja mam coś uruchomić, włączyć? Co ja mam tu robić? Co ja w ogóle podniosłam? Moment, ja muszę zobaczyć sterowanie, bo chyba nie umiem w tę grę. A przytrzymanie to jest to, przytrzymanie prawej to jest Basir, F to jest podnoszenie, to jest bieganie, shift, menu, escape, ruchy kamery, no to nie ma, nie jest jakieś bardzo skomplikowane, przytrzymanie, przyglądanie się, a Basir jest... Piseł. To jest jakiś fragment, to co ja podniosłam, jakiś fragment czegoś, czy co to znaczy? Bo tu się nie kuca. Biegać można, owszem. Mi się wydaje, że powinnam tu się przyjrzeć tym okiem Basira, albo czymkolwiek. Bieg. Może mam to otworzyć jakoś? No bo on nie kuca. Proszę mnie wpuścić. Odczuwam lęk. Kocie! Ratuj, wypuść mnie, kocie! Pies już szczeka.
To jest jego bieganie. To o, teraz jest na shifcie. To jest jego bieganie. Facet już tak biegał, to cię duchy w dupala ugryzą, zobaczysz. No to chyba trzeba tutaj rozwikłać zagadkę jakąś. O! Myślałam. Już miałam nadzieję. Aha, położyłam tutaj ten fragment. I teraz trzeba znaleźć drugi. Ale to jest bardzo mały obszar. To ja nie wiem, gdzie ja znajdę drugi taki fragmencik. Jestem nieuważna, nie... Naprawdę, jestem przekonana, że ja zobaczę coś w tym lustrze. Tylko znajdę to, co powinnam znaleźć. Albo tutaj, w tym ciemnym oknie. Mhm. Potrzebuję dziewczynkę znaleźć. Chłopczyka już znalazłam. Nie wiem, że teraz będzie znowu miał wbite, tylko że będzie ta druga część. No bo tutaj w sumie... Moment, ty nie masz tego. Tego nie masz. Chyba nie ogarniam do końca tej gry. Nie, żebym jakąkolwiek ogarniała, ale... Nie? Takie podrapane to wszystko jest. Co tu jest? Co to było? Co tu jest, że to było i podrapało? To ty to tupałeś? Czy coś tu idzie? O kutwa. Coś idzie, coś tam było i coś rozwaliło coś. Ja nie chcę. Czy tu można zginąć? Tam coś szło. I rozwaliło chyba tam wejście. Ja słyszę. Zapierniczę, ja się kicham dzisiaj. Aha. Coś tu wlazło. I rozwaliło to. Nie. Jest druga część. Erhan przyszedł na świat w 1981 roku i zawsze przejawiał większą ciekawość niż jego brat Aras. Już w szkole podstawowej wybrał przyszły zawód na podstawie swojego zainteresowania starożytnymi cywilizacjami i zamiłowania do przekopywania się przez opasłe tomiszcza. Odzyskał tytuł licencjata archeologii na tureckiej uczelni, po czym pojechał do Anglii, gdzie dokończył studia i obronił pracę magisterską. Prowadził wykopaliska na stanowisku Ziyar Tepe, gdzie odkrył nieznany dotąd język sprzed 2,5 tysiąca lat. Brał udział w badaniach Wenus w Skole Fels, co mocno popchnęło jego karierę naprzód. Zawsze przejawiał zainteresowanie symbolami ezoterycznymi, którymi dotąd się zajmuje. Jezu, się zawsze wystraszy, że tam wskakuje ten napis. Dobra, za chwilę. Tutaj, za chwilę. Mało. Się coś wydarzy, tylko to podniosę, ja to wiem. Wyłącz! Nie chcę! Bądźcie dumni, bracia, gdyż będziecie pionierami. Zawsze wiedzieliśmy, że ten dzień kiedyś nadejdzie. Od dziś będziecie zasiadać u jego boku i będziecie go chronić. Strzepiście się swoich dusz dla dobra sprawy. Wiedzieliście, co przyjdzie wam odrzucić, gdy zwróciliście doń swe serce. Nadszedł czas. Jak mogę to włączyć? Cicho! Ja nie chcę. Co teraz to coś tu to wlazło, rozwaliło, to wie, że ja tu jestem. Idzie tu. To coś tu kurde idzie. To się brało? Pesem.
Sadet Hanum, babka Arasa i Rahana, była kobietą bardzo uczuciową. Dla swojego męża i ich dzieci była gotowa wytrzymać wszelkie przeciwności losu. W wolnym czasie robiła na drutach i zajmowała się swoim kotem. Ponieważ spokoju zaznała dopiero w ostatnich latach życia, trzeba było naprawdę wiele, by ją poruszyć. Zmarła pewnego jesiennego wieczoru w wieku 92 lat. No piękny wiek. Ja mam wrażenie, że się obrócę i coś tu będzie. Upierdzielę, no. Się sama straszy w takich grach. To jest... Aha, to pewnie zabierz. Może się nada. Coś jeszcze możemy zabrać? Dobra, trzeba na górę iść i otworzyć tam to coś tam. Kutwo? Czy tam będzie dalej ten kot, czy będzie... coś... Ktoś to przesunął, nie? Kot dalej jest. Żyje, to dobrze. Nie wygląda, jakby się bał. A ja się tutaj schachałam już. Z tej gry będą krótkie odcinki. Bo tak. To się nazywa argument. Nie jestem mistrzynią argumentów w ogóle, by ktoś nie wiedział. No dobra, to otwieramy, tak? Jak się wybiera przedmioty z ekwipunku? O, to jest pytanie, bo ja już wzięłam coś innego. Teraz nie wiem jak... Ale nie rozumiem. Teraz mam klucz, to mogę coś zrobić tym kluczem. Tylko, że chyba schrzaniłam sprawę teraz. Bo nie wiem jak zmienić... na to, co powinnam... tu mieć. Jestem cicho. Nie szczekaj, bo wskazuję, że ktoś tam jest. No zepsute. Tu chcę włożyć, no. Trzeba wszystko po kolei robić, czyli jak podniosłam ten przedmiot, to znaczy, że coś więcej, już go nie mogę opuścić, to już katastrofa będzie. No nie, znowu coś tu idzie. Nic nie mogę. Jezu! Ta ręka! Z tego tutaj, co mi chwyci pewnie. Jak tylko to otworzę. Jak mogę ustawić sobie przedmioty? O, to było coś. A, teraz. I? Tak myślałam. Teraz się schowaj pod łóżko. Coś się otworzyło, wbił się achievement. Ja się schachałam. Coś dziś zaszło. Co to jest? Nie. Kutwa? No i co to jest za miejsce? To coś zeżre? Czy to jest... No i co ja mam tutaj zrobić? Schować się za firanką? Przed duchem? No co mi to dało? O. Nie. Klucz. Super. Do czego jest klucz? Z jakiego miejsca będzie klucz? Co to było przez chwilę? Dobra. Tam jest, no może do wyjścia. Gdybym mogła wyjść i uciec? Chciała? Nie, nie mogę. Może tu? O nie, to tu będzie. Ta plama mi się nie podoba. Mogę mieć gaśnicę do obrony? Nie, kurde, piwnica, co to jest? A, włączę chyba sobie zasilanie, tak?
czy jak? Farba? Jak farba? Do czego farba? Aha. Chcę znaleźć bezpiecznik. Szukanie bezpieczników to jest standard w horrorach chyba, nie? Skąd wyczaruję bezpiecznik? Może wyciągnę z tego? Z radia. Nie? O, chyba się zepsuło. Widzę, że zaraz coś tu wyskoczy. Jest za duży progres. Albo z tego, albo z radia faktycznie, co? O kurwa, co to jest? Nie! Nie, co to jest? Co ja mam tu zrobić? Kurde, nie! Co się stanie? Co ja zrobiłam? Umyłam szybę, tak? Okej, okay, cztery co? Jeszcze raz. Szóstka to może być dwójka albo piątka? 6-5 chyba, nie? Bo to było jednakowe. 6-5. O, kutwa, 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 nie. Szafa, szafa. Ty masz tak za mnie... Tam jest dalszy. Tam jest dalej. Tam jest dalej. Ja nie chcę tam dalej. Aha. Ale chyba muszę, bo tu nie widzę Fiusa. No kurde, tu jest dalsza część domu. Naprawdę? Może w koszu na śmieci. Ja się schacham. Okej, to trzeba będzie odkręcić. O nie! O nie. Ja tylko Fiusa szukałam. O, jest Fius. Zabieramy Fiusa. I... pójdziemy na górę, włączymy światło. I skończymy ten odcinek. Tego na razie nie chcę robić. Tutaj coś było, się wyświetlało, coś mogłam zrobić, nie? Tu. Nie, latarkę widzę. Widzę latarkę. To! Nie! Oj! Chciałam tylko, żeby on skomentował coś. Odkręciłeś to po prostu. Aha, dobrze, że myślałam, że... A po co ci to w ogóle? To też musimy zabrać. Jak możemy obejrzeć. Ale będziemy tego używać, coś czuję. Będziemy włączyć Fiusa. Skończymy odcinek. Chyba. Bo jakoś go zmontuję. Chyba. Tak jest myślne. Małe żółte kurcze. 4, 4, 6, 5. To do piwnicy. No to fio. Coś czuję, że za szybko nam tu idzie i jednak... I tu coś haknie. Za karę. Nie? Dobra. Mogę zamykać drzwi za sobą. Czuję się bardziej komfortowo wówczas. Świetnie. Teraz powinniśmy mieć oświetlenie, prawda? Co to jest? Tego tam nie było, prawda? No to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.